drugim prelegentem, patrząc tak godzinowo na wystąpienia, będzie ksiądz doktor habilitowany Andrzej Muszala, którego serdecznie witamy. Ten kapłan tak skromnie wyglądający, ale wiedza niesamowita. Wiedza niesamowita. Księdza profesora poznałem, kiedy byłem słuchaczem Szkoły Spowiedników w Krakowie i tam właśnie też prowadził cykl wykładów o in vitro. Zachwycał. I wtedy powstała myśl, żeby go sprowadzić do Rybnicy. Już był 2 lata temu, też gościu tutaj, odprawiał mszę świętą w Bazylice, ksiądz dziekan nas podjął też na kolacji wtedy, bo miał 2 prelekcje dla księży z naszej diecezji, kiedy właśnie pokazywał konsekwencje in vitro, ale również dokonywał oceny. To jest ważne. Dzisiaj też to pięknie uczyni, bo ja już wszystkie wykłady słuchałem, więc mogę powiedzieć, że naprawdę będzie pięknie uczynione. Na co dzień ksiądz profesor pracuje w Krakowie. Tam też jest jeden z szefów, ale już tak dokładnie nie pamiętam. Sam powie, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. I przedstawi nam wykład Daje mi dzieci, inaczej umrę. To jest cytat z Księgi Rodzaju. Niepłodność in vitro, a etyka. Taki będzie tytuł tego wykładu. Proszę Państwa, wykład czy też prelekcja będzie składała się z takiego biblijnego wstępu, a potem mamy 3 punkty. Niepłodność, in vitro, etyka. No, tu mamy właśnie ten plan. Stanem fizjologicznym, normalnym, naturalnym małżeństwa jest posiadanie dzieci, czyli płodność. Jest to jeden z celów małżeństwa. Uczymy się o tym na teologii także, że jakie są główne dwa cele małżeństwa. Nie wiem, czy małżonkowie to wiedzą jasno, klarownie, ale po pierwsze to jest miłość między nimi. A po drugie, zrodzenie potomstwa, czyli miłość i prokreacja, 2 równorzędne cele małżeństwa. I o tym mówi już Biblia, zresztą pokazując w różnych miejscach, że płodność jest znakiem błogosławieństwa Bożego, jest darem od Boga. Pragnieniem każdej rodziny jest posiadanie dzieci, nawet wielu dzieci według Pisma Świętego. Macierzyństwo zapewniało także kobiecie respekt. Było powołaniem kobiety, jak pisał Paweł, zbawiona będzie przez rodzenie dzieci. Proszę Państwa, natomiast z drugiej strony niepłodność, która dotykała pewną grupę małżonków zawsze, także w starożytności, w każdej epoce, niepłodność jest także opisana jako coś bardzo smutnego i dramatycznego na kartach Pisma Świętego. Państwo znają różne historie, na przykład historię Sary i Abrahama, Izaaka i Rebeki, czy też Racheli i Jakuba, Elżbiety i Zachariasza. Natomiast proszę pozwolić, że na chwilkę zatrzymam się na 2 takich biblijnych obrazach. Pierwszy to jest obraz właśnie Racheli i Jakuba. Rachela, widząc, że nie może dać Jakubowi potomstwa, zazdrościła swojej siostrze i rzekła do męża: daj mi dzieci, inaczej umrę. Bardzo mocne stwierdzenie, które pokazuje, jak bardzo kobieta może pragnąć dziecka. Ostatnio także miałem rozmowę z pewnym człowiekiem, który ze strony męskiej wyraził podobne pragnienie, był nawet gotowy wyjechać za granicę, gdyby nie miał potomka, gdyby nie miał w ogóle dzieci, miał zamiar nawet zamknąć bardzo intratny interes. Doczekał się swojego dziecka na drodze inseminacji, czyli sztucznego nasienienia, i pozostał w swoim kraju, ale mówił mi, że gdyby tego dziecka nie osiągnął razem ze swoją żoną, gdyby nie mieli tego dziecka, potem było jeszcze drugie dziecko, to był zdeterminowany po prostu wyjechać, bo to uważał za swoją największą porażkę życiową. Drugi przykład biblijny, tutaj zrobię pewien taki dodatek, którego nie robiłem w Legnicy. Bardzo piękna historia
Elkanie. To jest może zbyt długi cytat, ale chodzi o to, że Elkana miał dwie żony. No, w Starym Testamencie było to w pewnym momencie dopuszczane. Jednej było na imię Anna, drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, Anna nie. I z tego powodu Anna doświadczała wielu upokorzeń. Pozwólcie Państwo, że przeczytam tylko dwa czy zdania. Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swej Peninnie, wszystkim jej synom i córkom po części ze składanej ofiary. Również Annie dał część, lecz podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo że Pan zamknął jej łono. Jej współzawodniczka przymnażała jej smutku, aby ją rozjątrzyć z tego powodu, że Pan zamknął jej łono. I tak się działo przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni Pana, tamta dokuczała jej w ten sam sposób. Anna więc płakała i nie jadła. I rzekł do niej jej mąż Elkana: Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się twoje serce smuci? Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż 10 synów? Uważam, że niepłodność jest przede wszystkim problemem duchowym, nie tylko problemem etycznym, ale przede wszystkim właśnie czasem nawet drogą wzrostu duchowego. Bo jeżeli Państwo znają dalszą część tej historii, Anna poczęła potem syna Samuela, ale w tej historii uderza właśnie co? Może tutaj na następnej folii. Najpierw miłość Elkany do Anny. Małżeństwo jest ważne także wtedy, kiedy pozbawione jest potomstwa. Dalej otwartość ciągle na możliwość poczęcia. Świadomość, że prokreacja jest uczestnictwem w dziele stwórczym Boga. Że to nie jest tylko proces techniczny, biologiczny. Dalej wytrwała modlitwa połączona z ofiarą. Wzrost pokory u Anny. A zatem czasem okazuje się, że niepłodność staje się jakimś zadaniem dla małżonków. Jest oczywiście dramatem, zwłaszcza kobiety, ale jest też zadaniem dla obojga małżonków, wezwaniem do odkrywania innej czasem drogi życia. Jest też znakiem dla rodziców, iż ich rodzicielstwo jest darem i uczestnictwem w dziele stwórczym Boga. I właśnie tutaj chciałem już przejść do czasów współczesnych. Kościół wypowiedział się na ten temat w najpełniej chyba w instrukcji Donum Vitae z 1987 roku, kiedy powiedział, że cierpienie małżonków, którzy nie mogą doczekać się dzieci lub obawiają się urodzić dziecko upośledzone, jest cierpieniem, które wszyscy powinni zrozumieć i odpowiednio ocenić. Pragnienie dziecka ze strony małżonków jest czymś naturalnym. A zatem mamy jakby naszkicowany ten dramat niepłodności i od tego trzeba wyjść zawsze, że nie jest to coś zamierzonego przez Boga na początku, że jest to sytuacja wyjątkowa małżonków i dlaczego trzeba temu zaradzić. Ostatnio pojawiły się propozycje sztucznego zapłodnienia. Po raz pierwszy wykonano je w 1978 roku i w tymże właśnie roku po raz pierwszy przyszło na świat dziecko poczęte poza organizmem kobiety. Sztuczne zapłodnienie polega na zastosowaniu jakiejś metody, która doprowadza do poczęcia poza aktem seksualnym. Czyli jak do tej pory było zawsze, dziecko poczynało się w wyniku stosunku płciowego mężczyzny-kobiety. Dzisiaj tak już niekoniecznie musi następować. Rozróżnia się tak zwane zapłodnienie sztuczne w probówce in vitro, czyli poza ustrojem kobiety, albo też sztuczne zapłodnienie wewnątrzustrojowe in vivo, zwane czasem sztuczną inseminacją. Sztucznym unasiennieniem in vivo. A zatem mamy dwie grupy. Ta druga grupa może niesie ze sobą mniej problemów moralnych,
Więc najpierw zajmiemy się tą pierwszą i głównie tym się zajmiemy, kwestią in vitro. Nie wiem, jak Państwo są na bieżąco z tymi różnymi metodami in vitro, ale w takiej klasycznej metodzie najpierw stymuluje się kobietę, to co Pan Profesor przed chwilą powiedział, stymuluje się kobietę hormonalnie, aby ona wyprodukowała w jednym cyklu więcej komórek jajowych. Powiedzmy, w każdym z jajników po 5-6 komórek jajowych. To znaczy, te oocyty pierwotne, one oczywiście tam już są. Od samego urodzenia dziewczynka ma w sobie określoną ilość oocytów. One tylko potem dojrzewają, gdy kobieta jest dojrzała. W jednym cyklu normalnie dojrzewa jedna komórka jajowa, natomiast lekarze próbują tych komórek uzyskać więcej i dlatego powodują tą stymulację hormonalną jajników, co jest też niebywałe, ale klinika in vitro niekoniecznie musi być prowadzona przez lekarzy. Była na przykład klinika, która oferowała ceny promocyjne, prowadzona przez weterynarzy. I oni doprowadzali do stymulacji hormonalnej kobiety, ale w sposób niefachowy. Potem były wielkie afery, procesy sądowe, ponieważ ta stymulacja jest bardzo inwazyjna. Kobiety bardzo zostały uszkodzone na zdrowiu poprzez tą stymulację. Kobieta codziennie przyjmuje albo zastrzyki, albo tabletki stymulujące przez okres od 2 do 5 tygodni. I tak pobudzona hormonalnie kobieta jest potem poddana tak zwanej punkcji jajnikowej. Pobiera się przy pomocy laparoskopu komórki jajowe, umieszcza w specjalnym roztworze w szkle in vitro, a równolegle pobiera się od mężczyzny nasienie męskie. Zwykle to się dokonuje metodą masturbacji. Mężczyzna jest zapraszany do kliniki mniej więcej godzinę, półtorej przed dokonaniem sztucznego zapłodnienia, żeby oddać nasienie. Czasem to nasienie jest jeszcze opracowywane albo zbierane kilkukrotnie przez okres na przykład kilku dni. I kiedy już lekarze mają i komórki męskie i żeńskie, wówczas dokonują sztucznego zapłodnienia, łączą te gamety poza organizmem kobiety w szkle, w specjalnym roztworze i tu dochodzi do zapłodnienia. Potem następnie przez dzień czy dwa obserwują te embriony i kilka z nich, zwykle 3 lub 4, implantuje się do drugorodnych kobiety, tak jak tu mamy na tym schemacie. 3 embriony zostają zaimplantowane, reszta ulega zamrożeniu. Reszta, to znaczy może i tych nadliczbowych embrionów być 10, czasem 15. Kiedyś przyszedł do mnie taki mężczyzna, który ma córkę na drodze in vitro razem ze swoją małżonką. Otrzymali tę córkę i zadał mi takie pytanie, bo właśnie zaczęli go kręcić wyrzuty sumienia, że ma zamrożone embriony. No ale pytam się go, czy Pan wie, ile jest tych embrionów? A on mówi, że wie, 30. I nie wie, co z tymi embrionami teraz zrobić. No więc właśnie wiele tych embrionów przechowywanych jest, zresztą o tym później za chwilkę powiem. Jest bardzo wiele sposobów in vitro. One się różnią na przykład miejscem implantowania zarodku, albo przez pochwowo, albo przez brzusznie do jajowodu. Są też różne okresy implantowania tychże zarodków. A zatem dzisiaj około 30 metod lekarze mogą stosować w zależności od jakiejś patologii, zwłaszcza u kobiety, czy też tak samo u mężczyzny. Na przykład tutaj mamy mikromanipulacje wspomagające. One są stosowane wtedy, kiedy mężczyzna cierpi na bardzo duży niedobór plemników. Zresztą to jest coraz częstsza przyczyna niepłodności.
Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale oblicza się średnią ilość nasienia w ejakulacie. Normalnie taki zdrowy ejakulat męski powinien zawierać od 100 do 200 milionów plemników. Więc jeszcze jakieś 60 lat temu obliczano średnią europejską na poziomie 116 milionów. A dzisiaj ta cyfra spadła, proszę Państwa, do 62 milionów. Czyli obserwuje się prawie dwukrotny spadek ilości komórek rozrodczych u mężczyzny. Dolną granicą, poniżej której właściwie zaczyna się już niepłodność, to jest 20 milionów plemników ejakulacji. Czyli wielu mężczyzn wymaga po prostu leczenia i u wielu mężczyzn obserwuje się w ogóle prawie że zanik plemników. To jest wywołane różnymi czynnikami, na przykład pracą w wysokim polu elektromagnetycznym. Może pytania na końcu. Tak samo pracą na stacjach benzynowych, gdzie wdychane są opary benzenu i tak dalej. Więc są bardzo liczne czynniki, właśnie praca z pestycydami, które powodują, że płodność mężczyzny jest bardzo obniżona i dzisiaj oblicza się właściwie, że połowa czynników niepłodności jest po stronie męskiej, jak i po stronie żeńskiej. I w przypadku małej ilości plemników trzeba stosować takie mikromanipulacje wspomagające, jak podamy pęcherzy grapa. Umieszcza się czasem te plemniki pomiędzy warstwami tego pęcherzyka, a czasem nawet wprowadza się bezpośrednio do cytoplazmy oocytu, jak to mamy miejsce właśnie w metodzie ICSI, wcześniej także omawiany. Tu jest bezpośrednio plemnik wprowadzany do cytoplazmy komórki jajowej. Ta metoda już jest bardzo sztuczna, ponieważ właściwie w niej lekarz sam dokonuje wyboru plemnika, a płeć jest zakodowana w gametach męskich, bo są plemniki z chromosomem X albo Y. I lekarz, który dokonuje zabiegu XI, on wcześniej może zapytać małżonków, czy sobie życzą chłopca, czy dziewczynkę, bo on sam dobiera plemniki pod kątem genetycznym. Kiedyś rozmawiałem z takim lekarzem, który dokonuje tej metody, on wprost mi powiedział, że on wie, wcześniej wie, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. No, to tyle na temat aspektów takich medycznych, natomiast moim zadaniem jest głównie przyglądnięcie się tej metodzie od strony etycznej. I tutaj, proszę Państwa, są różne kwestie, które trzeba rozpatrzyć. Najpierw od strony dziecka, rodziców, a potem od strony dziecka. Są dwa fundamentalne prawa. Prawa rodziców i prawa dziecka. Prawa rodziców to jest prawo do poczęcia i posiadania potomstwa, natomiast prawa dziecka to jest prawo do życia, integralności cielesnej i poczęcia bardziej małżeństwa. I teraz musimy troszeczkę to zanalizować. Oczywiście trzeba jeszcze uwzględnić dawców komórek jajowych, komórek także męskich, płciowych. I w zależności od tego, czy gamety pochodzą od małżonków, czy też nie, rozróżnia się zapłodnienie homologiczne wewnątrz małżeństwa albo heterologiczne, kiedy przynajmniej jedna z komórek płciowych pochodzi od dawcy różnego od małżonków. Dzisiaj istnieją na przykład tak zwane banki spermy. I mężczyźni mogą oddać nasienie, pozostając anonimowymi, stają się ojcem genetycznym jakiegoś dziecka. Nawet niedawno czytałem artykuł, że pewien mężczyzna w taki sposób znalazł sobie źródło utrzymania. Po prostu jeździ po różnych bankach spermy, oddaje nasienie, nawet po różnych krajach. Przeciętnie taki oddanie nasienia jest wynagrodzone, gdzieś 20-30 euro. No i wtedy właśnie znalazł sobie sposób na zarabianie pieniędzy. I w
tym przypadku on staje się genetycznym ojcem wielu dzieci. No więc jest to jeszcze bardziej skomplikowane wtedy od strony etycznej. Ale zajmijmy się tylko takim klasycznym in vitro wewnątrz małżeństwa, czyli homologicznym. I teraz pierwsze prawo to jest prawo rodziców do poczęcia i wychowania potomstwa. Prawo to jest uwypuklane przez zwolenników in vitro i właściwie przedstawiane nieraz jako jedyne. Skoro małżonkowie nie mogą mieć dziecka, ale skoro mają prawo, powinni to prawo do końca starać się wyegzekwować. To znaczy, oni mają prawo do dziecka, koniec kropka. Tymczasem Kościół mówi, że, znaczy etyka chrześcijańska mówi, tak samo Kościół katolicki mówi, że nie można mieć prawa do osoby. Można mieć prawa do rzeczy, do wartości materialnych, do ziemi, ale osoba nie może być przedmiotem prawa czyjegokolwiek. Tak samo rodzice naturalni nie są właścicielami swoich dzieci. Nie mają prawa absolutnego do dzieci. Raczej trzeba powiedzieć o tak zwanym pragnieniu. Pragnienie dziecka ze strony małżonków jest czymś naturalnym. Wyraża powołanie do ojcostwa i macierzyństwa. To pragnienie może być jeszcze silniejsze, jeśli para małżeńska jest dotknięta nieuleczalną bezpłodnością. Dziecko samo w sobie jest darem. Nie może być uważane za przedmiot własności, za coś, do czego prowadziłoby uznanie rzekomego prawa do dziecka. A zatem my akceptujemy to pragnienie wewnętrzne, bardzo wielkie pragnienie posiadania dziecka, aczkolwiek nie możemy mówić o prawie. Małżeństwo nie przyznaje małżonkom prawa do posiadania dzieci, lecz tylko prawo do podjęcia takich aktów naturalnych, które same przez się są przyporządkowane przekazywaniu życia. Tak stanowi instrukcja Donum Vitae. Dlatego teraz trzeba się przyglądnąć prawom dziecka. Dziecko ma przede wszystkim prawo do poczęcia w akcie miłości małżonków czy swoich rodziców. I tutaj dotykamy bardzo trudnego momentu. Mianowicie, może to powiem tak, w sposób taki potoczny. Nieraz, kiedyś miałem taką właśnie sytuację, że w gronie jakiejś dyskusji, to było też jakoś media, a to nie jest istotne, w każdym razie, było grono dyskutantów i też małżonkowie, którzy albo uzyskali dzieci na drodze in vitro, albo też przechodzili taką procedurę. Między innymi było małżeństwo, które było małżeństwem wierzącym, uważali się za katolików chodzących do kościoła i przez trzy razy próbowali in vitro, żeby uzyskać swoje dziecko, nie udało się. Potem się okazało, że kobieta, kiedy już miała 40 lat, już jakby zaniechali tych wszystkich wysiłków, poczęła drogą naturalną. No ale do czego zmierzam? Ci małżonkowie po tejże dyskusji podeszli do mnie i mówią, że księdza, przecież lekarze tylko jakby uzupełniają nasz akt miłości. My i tak mamy między sobą relacje seksualne. Tutaj nie widzimy, dlaczego to dziecko nie musi się począć w akcie małżeńskim. Lekarze przedłużają nasz akt małżeński, powodując, że on jest skuteczny, że on jest prokreacyjny. I właśnie to jest ten delikatny moment, bo tutaj bardzo trudno jest wytłumaczyć. Ja uważam osobiście, że właściwie nie możemy tego tutaj właśnie argumentu wytłumaczyć inaczej, jak odnoszą się tylko do zasad chrześcijańskich. Właściwie nie jestem w stanie tego wytłumaczyć osobom niewierzącym. Jeszcze tutaj przeczytam właśnie, osoba ludzka powinna być przyjęta w akcie jedności i miłości swoich małżonków. Dlatego zrodzenie dziecka powinno być owocem ich wzajemnego oddania się. Tak mówi instrukcja Donum Vitae. I
Odniesienie ostateczne tejże zasady można znaleźć tylko w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej. To jest taki trochę trudny moment teologiczny. Mianowicie, jaka jest pierwsza, najbardziej charakterystyczna czynność wewnątrz Trójcy Świętej? Akt zrodzenia Syna przez Ojca. Zrodzony, a nie stworzony, mówimy. Ojciec nieustannie rodzi swojego Syna. Ty jesteś moim Synem, ja Ciebie dziś rodzę. Tak mówi psalm drugi. Zresztą to jest także powtórzone w Dziejach Apostolskich. Ojciec nieustannie rodzi swojego Syna. I według teologa papieskiego, ojca Wojciecha Kiertycha, który w tym artykule zrodzony, nie wyprodukowany, znaczy według tego teologa właśnie to rodzenie Syna stanowi model rodzenia każdego dziecka Bożego. Każdy człowiek powinien przychodzić na świat nie w wyniku procedury czysto technicznej, biologicznej. Można by tak zrobić ze zwierzętami, owszem, ale człowiek to nie jest tylko zwierzę, to nie jest tylko biologia. To jest osoba, to jest dziecko Boże, które posiada duszę nieśmiertelną, które nie jest tylko czystą materią. I w związku z tym powstanie tej osoby, która ma trwać wiecznie, winno się dokonać w akcie zjednoczenia miłości małżonków. Tak jak ojciec w sobie rodzi syna w akcie miłości, tak samo małżonkowie powinni zrodzić dziecko w akcie miłości w organizmie kobiety. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to argument zrozumiały dla chrześcijan. Jeżeli ktoś nie przyjmuje całej tej koncepcji chrześcijańskiej, Trójcy Świętej i tak dalej, no to trudno mu to wytłumaczyć. Notabene uważam, że w ogóle cała etyka, czy też bioetyka ma swoje źródło właśnie tutaj. W prawach dogmatycznych, zwłaszcza w prawdzie o wewnętrznym życiu Boga. Nie można odrywać etyki od praw dogmatycznych. Ale przejdźmy do następnego prawa dziecka, jakim jest prawo do życia i integralności cielesnej. Mówiliśmy tutaj wcześniej o tym, że wiele embrionów w procesie in vitro zostaje zamrożonych. Trudno obliczyć, jak wiele jest tych zamrożonych embrionów, ale niektórzy mówią, że na urodzenie jednego dziecka z in vitro przypada przynajmniej kilkadziesiąt zniszczonych po drodze zarodków, zamrożonych. Bo na czym polega zamrażanie? To nie jest składanie tylko tych probówek z embrionami do jakiejś zamrażarki, tak jak to my w domu robimy, do temperatury minus 17-18 stopni, bo taka temperatura panuje w zamrażarce, tylko jest to wkładanie tych probówek do temperatury ciekłego azotu, czyli to jest minus 196 stopni Celsjusza. Taka biologiczna komórka uległaby wtedy zniszczeniu, krystalizacji, dlatego wcześniej się ją odwadnia. I taką odwodnioną komórkę, czyli właściwie odwodnioną, to znaczy pozbawioną 90% swojej masy, no bo ponad 90% ludzkiego embrionu stanowi woda. Całą wodę się odciąga, pozostawia się tylko struktury stałe i zasusza się taką zygotę. Potem po kilku miesiącach czy też latach można ją na nowo nawodnić i uzdolnić do życia. I to wtedy mamy proces odwrotny. No więc te wszystkie procesy tak zwanej kriokonserwacji, bo to nie jest zamrażanie, tylko kriokonserwacja, te procesy powodują śmierć wielu embrionów. Wiele prób jest także nieudanych. Więc stąd ten duży procent straconych embrionów i dlatego trudno tutaj mówić o etycznej stronie in vitro, skoro tak wiele istnień ludzkich ginie w tej procedurze. Oczywiście
Zwolennicy Indigo tłumaczą to tym, że przyrodzie także giną zarodki ludzkie. To jest prawda. Pan profesor mówi, że około 60% ludzkich zarodków ginie. W innych publikacjach jest mowa o 50%. No, to są już może szczegóły, aczkolwiek istotne, no bo skoro w naturze także giną zarodki, to powstaje pytanie, czy połowa ludzkości ginie w pierwszych 2 tygodniach życia, bo tyle mniej więcej maksymalnie może zarodek istnieć, zanim zaimplantuje się do ściany jamy macicy. No więc pytanie dosyć trafne. I my do końca nie wiemy, jaki jest los tych zarodków, które obumarły. No każdy pyta, czy to są osoby ludzkie, czy one mają duszę nieśmiertelną, czy one są zbawione. Ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby były zbawione. Dlaczego nie? Mam tu nawet taką swoją prywatną teorię. Może ją pierwszy raz wypowiem w gronie publicznym. Że te wszystkie embriony, które obumarły, połowa ludzkości, prawda, obumarła w 2-3 tygodniach, to są po prostu nasze aniołostróże. Na urodzenie każdego z nas przypadł jeden embrion, który obumarł, czyli nasz brat albo siostra. I po śmierci kiedyś w niebie okaże się, że my mamy więcej rodzeństwa. Przyjdzie do nas jakiś brat czy siostra i mówi, powie, jestem twoim bratem, a nie wiem, stróżem, który cię cały czas przez życie prowadził. Czemu nie? Oczywiście nie mam na to żadnych dowodów, ale nie sądzę, że jeżeli Bóg powołał do życia jakieś istoty ludzkie, żeby one były pozbawione życia wiecznego. Nie jest ważne, czy ktoś żyje tydzień, czy żyje 10 lat, czy żyje 100 lat. Ważne, że w ogóle się począł. Nigdy Bóg nie odbiera życia, każdy z nas jest przeznaczony do nieśmiertelności. A zatem, powracając do tych zarodków zniszczonych, czy też które obumarły, my nie możemy stosować takiego rozumowania, że skoro w naturze giną zarodki, to my możemy także je niszczyć. Bo to by było znaczne z tym, że skoro czasem płód ludzki obumrze w 3. miesiącu, no to znaczy, że można także w 3. miesiącu dokonać aborcji. Nie możemy przenosić porządku biologicznego na porządek moralny. A zatem tego typu zarzut, że, znaczy argument raczej, że zarodki w przyrodzie także giną, nie jest wystarczający, ponieważ w przyrodzie podmiotem działania jest nierozumna natura, a w in vitro podmiotem działania jest rozumny człowiek. No więc powstaje pytanie, co zrobić z tymi nadliczbowymi embrionami. W Polsce na pewno 50 000 embrionów jest zamrożonych. Tak jak ten chociażby człowiek, który powiedział, że ma 30 zarodków zamrożonych razem ze swoją żoną, nie wie, co teraz z nimi zrobić. I przyszedł do mnie się poradzić. No i proszę teraz odpowiedzieć na to pytanie. Trudno powiedzieć, co oni mają zrobić. No wiadomo, że tych zarodków nie można zniszczyć, przeznaczyć do badań. Tak jak to pisze tutaj inna instrukcja, dignitas personae. Nie można wykorzystać tych embrionów w celach badawczych, przeznaczyć ich do celów terapeutycznych, ponieważ wówczas embriony są traktowane jako zwykły materiał biologiczny, co prowadzi do ich zniszczenia. Co więcej, proszę Państwa, dzisiaj coraz częściej używa się embrionów do produkcji leków. Wyprowadzone są takie linie, w ogóle firmy farmaceutyczne, niektóre wyprowadzają leki z ludzkich zarodków. I one mają swoje oznaczenia specjalistyczne. Potem patenty na te leki są sprzedawane za bardzo wielkie pieniądze innym firmom farmaceutycznym, ale u początku zawsze jest zniszczony embrion. Jest taka nawet książka Interes z aborcją, która pokazuje, znaczy niemiecka
ale przetłumaczona na język polski, która pokazuje, jakie linie leków były wyprowadzone z jakich embrionów. Co więcej, te embriony są używane także czasem do produkcji kosmetyków pomładzających. Więc coraz częściej używa się tych embrionów do różnych takich celów instrumentalnych. Albo leki, albo kosmetyki, albo eksperymenty. To wszystko jest z punktu widzenia etyki chrześcijańskiej niedopuszczalne, ponieważ my traktujemy embriony ludzkie jako osoby. Zresztą tutaj nie przeczytałem tego małego zdania, ale Donum Vitae mówi, że istota ludzka winna być szanowana jako osoba od pierwszej chwili swego istnienia. A zatem nie możemy tak traktować embrionów. Jest pewna propozycja wyjścia z tego impasu przy pomocy tak zwanej adopcji prenatalnej, aczkolwiek ona jest postawiona pod dużym znakiem zapytania. Właśnie w tej instrukcji do Dignitas Personae. Jest tu powiedziane, że ta propozycja godna pochwały co do intencji uszanowania i obrony życia ludzkiego niesie ze sobą wiele problemów nieróżniących się od wyżej przedstawionych. Nie ma całkowitego zakazu tej adopcji prenatalnej. Aczkolwiek bioetycy tutaj się spierają. Czy małżeństwo chrześcijańskie, które cierpi na niepłodność, może na przykład zwrócić się do kliniki in vitro i zamiast poddać się zabiegowi sztucznego zapłodnienia, poprosić o implantację porzuconych zarodków, których na przykład biologiczni rodzice już się wyrzekli, albo rozwiedli się, albo umarli. Nie wiadomo, co z tymi embrionami teraz zrobić. I niektórzy bioetycy mówią, nie można tak robić. Inni mówią, że tak tylko decyduje intencja tych rodziców adoptujących. Czy oni to robią dlatego, żeby na przykład zaoszczędzić pieniądze, bo sami by poszli na in vitro, tylko nie mają pieniędzy? Czy też oni chcą ratować czyjeś życie ludzkie? Więc ja uważam, że ta druga odpowiedź jest tutaj bardziej słuszna i pod nią się też podpisuje. Aczkolwiek to niesie ze sobą różne też problemy. No, nie mamy czasu wszystkich pomówić. Tutaj jeszcze, proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na inne, niektóre okoliczności, które należy uwzględnić przy ocenie etycznej, mianowicie sposób uzyskania nasienia przez masturbację, który też nie jest sposobem etycznie godziwym. Aczkolwiek dzisiaj trzeba powiedzieć, że istnieją inne sposoby pobrania nasienia poza masturbacją. Zagrożenia zdrowia matki i też argument równie pochyłej, to znaczy tutaj na chwilkę się chciałem zatrzymać na tym argumencie, ponieważ in vitro otwiera nam w ogóle nową przestrzeń dla ludzkiej prokreacji. Nam się wydawało w 1978 roku jako ludzkości, że odkrywamy jakieś remedium na niepłodność, tymczasem owszem, ale otwarliśmy także bardzo wiele nowych dróg. Po raz pierwszy w 1978 roku człowiek poczuł się poza organizmem kobiety. Tego wcześniej nie było. I proszę zobaczyć, tego też nie przedstawiałem w technicy, macie Państwo dodatkowy bonus. Tutaj jak to się wszystko odbywa. Ja to nazwałem 7 punktów rewolucji prokreacyjnej. Mianowicie jeszcze przed in vitro w latach 50. po raz pierwszy miało miejsce zapłodnienie poza aktem seksualnym, ale jeszcze wewnątrz organizmu kobiety. I to jest tak zwana sztuczna inseminacja. Czyli to jest ten pierwszy krok. Poczęcie w organizmie kobiety, lecz poza aktem seksualnym. Nasienie zostało podane, wcześniej nasienie uzyskano za pomocą masturbacji i podano przez specjalny taki cewnik tutaj do jamy macicy. Drugi krok to jest właśnie ten słynny rok 78, kiedy po raz pierwszy w probówce dokonano
zapłodnienia i to był już krok bardzo radykalny, zapłodnienie poza organizmem matki. Ale dalszy krok to były lata 80. Okazało się, że tego zarodka tak powstałego nie trzeba implantować do organizmu matki, można go zaimplantować do organizmu innej kobiety. A zatem mamy tutaj do czynienia z zapłodnieniem i ciążą poza organizmem matki. Nie tylko zapłodnieniem, ale też ciążą. Matka zastępcza, która może właśnie być takim biologicznym inkubatorem dla matki genetycznej. Tutaj w ogóle ciekawa sprawa, w ogóle się na przykład o tym nie mówi, że matka biologiczna to jest ta, która nosi dziecko, a to jest matka genetyczna, czyli ta, która dała komórkę jajową. Matka biologiczna całkowicie przystosowuje się do dziecka, które ma urodzić. I na przykład po urodzeniu produkuje mleko. Ostatnio czytałem wskazówki podane przez jedną rosyjską gazetę, bo tam jest dosyć dużo matek zastępczych. Co ma robić kobieta po urodzeniu dziecka, kiedy odda to dziecko rodzicom genetycznym? To będzie szokujące, co powiem, ale rada była następująca. Powinna sobie kupić kota, którego przytuli, bo ona jest psychologicznie teraz związana z kimś i temu kotu może dać swoje mleko i tak dalej, żeby nie cierpieć na syndrom opuszczenia dziecka. No więc o tym się w ogóle nie mówi. Jak przeżywa właśnie ciążę matka zastępcza. Następny krok, proszę Państwa, to były już lata 90. Mianowicie tak zwane klonowanie. O tym też wcześniej była mowa. Klonowanie pozwala na poczęcie, no, na szczęście nie powstało żadne dziecko w wyniku klonowania, ponieważ jest to zabronione. Ale klonowanie jest techniką, która pozwala na zapłodnienie poza aktem seksualnym, poza organizmem matki i bez udziału gamet męskich. W momencie klonowania mężczyzna staje się niepotrzebny. Nie trzeba to. Następny, piąty krok, proszę Państwa, to jest dziecko na życzenie. Tutaj mamy do czynienia z czymś takim, jak to uchwalono w 2008 roku w Anglii, że ten embrion można modyfikować genetycznie, na przykład dodając pewne geny zwierzęce. I to dziecko na życzenia polega na tym, że zapłodnienie ma miejsce poza organizmem matki, ale możliwe są genetyczne modyfikacje zarodka i dodawanie genów. I na razie jest to dopuszczone w Anglii, aczkolwiek wszystkie te embriony mają być niszczone w przeciągu dwóch pierwszych tygodni, bo na razie się tylko eksperymentuje, co z tego może wyjść. Krok szósty to jest, proszę Państwa, nieprawdopodobna rzecz, ale uzyskiwanie gamet z komórek macierzystych. Jeżeli kobieta czy mężczyzna nie produkują w ogóle komórek płciowych, można uzyskać plemniki i oocyty z komórek macierzystych. I proszę zobaczyć, to jest plemnik z komórki macierzystej. A zatem mamy do czynienia z zapłodnieniem poza organizmem matki i bez użycia komórek jajowych bądź plemników. Czyli kobieta już przestaje być potrzebna. Przedtem mężczyzna niepotrzebny, teraz kobieta. Ale to jeszcze nie jest końcowy, bo następny, ostatni krok to jest, proszę Państwa, to, nad czym pracuje się w dwóch krajach, w Stanach Zjednoczonych i w Japonii, czyli sztuczna macica. To znaczy, kobieta będzie mogła być prawdopodobnie za niedługo w tak zwanej zewnętrznej ciąży. Dziecko będzie umieszczone po zapłodnieniu in vitro nie w jej łonie, tylko w takim inkubatorze, bo tutaj mamy pewne już modele, tutaj ono będzie dożywiane, cały czas będzie w wodach chłodowych, czy też jak tutaj to mamy w projekcie, to jest pani doktor, profesor ze Stanów Zjednoczonych, która nad tą sztuczną macicą pracuje. Co więcej, z tej sztucznej macicy już się urodziły koźlęta. Okazuje się, że ssaki można już w taki sposób doprowadzić do pewnego
rozwoju, aczkolwiek no nie całkiem się to udało, ponieważ te koźlęta jednak krótko żyły. I podsumowując to wszystko, ta równia pochyła, która zaczęła się w latach, powiedzmy, 60., doprowadziła nas po 50 latach do tej sytuacji, że prokreacja może być poza aktem seksualnym, zapłodnienie może być poza organizmem kobiety i do poczęcia i urodzenia dziecka nie potrzeba dzisiaj ani kobiety, ani mężczyzny, ani komórek jajowych, ani plemników, ani nawet łona kobiety. I to jest właśnie ta równia pochyła. In vitro po prostu otwarło nam drogę nieprawdopodobnych możliwości. I czym się to skończy, my dzisiaj nie wiemy. Ja sobie zadaję takie pytanie, jak na tym obrazie Chagalla, skąd przyszliśmy, kim jesteśmy i dokąd my w ogóle idziemy. Czy za chwilę będziemy mogli jeszcze mówić o gatunku Homo sapiens, czy też trzeba będzie mówić o już następnym gatunku post Homo sapiens, którym będzie można chociażby implantować pewne układy scalone razem z układami biologicznymi, czyli możliwość tworzenia tak zwanych cyborgów. Tego my nie wiemy. Tymczasem Pismo Święte mówi, że zarodek, to jest bardzo ciekawe, Stary Testament już przewidział, co człowiek może zrobić w XX i XXI wieku. Może opuszczę ten cytat, tylko wezmę cytat, który jest nowszego tłumaczenia. Mianowicie Psalm 139 mówi o tym, że dziecko kształtuje się w łonie matki. Ty ukształtowałeś mi nerki, przygarnąłeś mnie już w łonie matki. Będę cię sławić, bo dokonujesz potężnych cudów. I tak dalej. I ostatnie zdanie. Oczy twoje widziały, gdy byłem jeszcze w zarodku. A tłumaczenie na przykład francuskie, Biblia Jerozolimska, tak samo angielskie, mówi o embrionie. Twoje oczy widziały mój embrion. Gdzie? W łonie matki. Jeżeli my wyciągniemy embrion z łona matki, możemy wszystko robić. To jest właśnie, wchodzimy na etap tych 7 kroków i być może następnych kroków rewolucji prokreacyjnej. Ale dopóki embrion jest w łonie matki, on jest pod ochroną. I o tym wiedziała już Biblia. I o tym wie ekologia. Bo jeżeli embrion jest umieszczony w probówce, to proszę sobie wyobrazić, co się w nim dzieje. Pierwsze 2 dni, przynajmniej, on jest poza organizmem kobiety, czyli właściwie no jakby na księżycu. W zupełnie innym środowisku niż naturalnie. Bo w łonie matki embrion wysyła tak zwane sygnały biochemiczne do kobiety, hormonalne, a matka wysyła do niego swoje sygnały. Ona wprowadzi ten embrion do miejsca implantacji. Cały czas embrion jest w swoim środowisku. Jest takie opracowanie francuskie, Benoît Bell napisał psychopatologia embrionalna, to znaczy w jaki sposób embrion koduje wszystkie te przeżycia z pierwszych kilku dni, tygodni swojego życia. I mówi o tak zwanej pamięci immunologicznej, która nie jest pamięcią świadomą, tylko organizm koduje pewne informacje, nieświadomie. Jeżeli on tych informacji w pierwszych 2 dniach nie uzyskuje, no to stąd właśnie jest to, co mówił pan profesor, bardzo dużo wad genetycznych, bardzo dużo straconych embrionów, które obumierają, zmiany fenotypowe także, ponieważ ekologicznie miejscem powstania życia ludzkiego jest człowiek. To jest kropka. Dlatego już kończąc to moje trochę długie przemówienie, chciałem tutaj jakby podsumować, że problemy moralne związane z in vitro sprowadzają się właściwie do takiego przerażenia. Po pierwsze ekologia. Jak coraz częściej tłumaczę szkodliwość, mówmy wprost, in vitro, nie poprzez odniesienie się do etyki, tylko do ekologii. Przecież jest jakiś ekosystem, prawda, w którym my wszyscy powstaliśmy. W probówce
nie ma tej ekologii, jest sztuczność. Po drugie, oczywiście są argumenty etyczne, że to jest poczęcie pod aktem małżeńskim, połączone z niszczeniem embrionów, ale po trzecie, jest to także działanie antyewolucyjne. No bo skoro biologia ma swoje prawa i teraz my powołujemy do istnienia dzieci w sposób, które nie są przez ewolucję przewidziane, to znaczy, że my wykraczamy poza te ramy ewolucji, czyli wchodzimy na teren eugeniki, krótko mówiąc. A zatem my zaczynamy burzyć te mechanizmy. Czy na rynek? No więc tak to by można by podsumować. Aha, jeszcze to, co jest ważne. My, jako chrześcijanie, tak dzieci nie możemy jednak dyskryminować. I to Donum Vitae mocno podkreśla, że chociaż nie można aprobować sposobu, przez który dokonuje się poczęcie ludzkie w filet, czyli in vitro, każde dziecko przychodzące na świat ma być przyjęte jako żywy dar dobroci Bożej i wychowane z miłością. A zatem nie można ich, takich dzieci, dyskryminować. Oczywiście Kościół jeszcze podaje różne inne formy, bo skoro niepłodność jest dramatem, no to wiadomo, że trzeba temu dramatowi jakoś zapobiegać. Tu są różne te propozycje, wspomaganie przy poczęciu, nanotechnologia, o czym będzie mowa, adopcja, różne formy dzieł wychowawczych. A zatem to nie jest tak, że Kościół mówi nie, na in vitro i koniec, tylko mówi jeszcze drugą część, nie dla in vitro, ale spróbujmy szukać metod, które są etyczne. No i chyba tak, to był ostatni psalm. Mówię slajdy. Widząc to widzę.